Już od dziecka Elżbieta wychowana była ze świadomością, że musi być zawsze odpowiedzialna za swoją pracę i podejmowane decyzje. Zawsze stara się postępować według zasad, jakie poznaje w Piśmie Świętym, choć nie jest osobą, która jako pierwsza stoi przed otwartymi drzwiami Kościoła. Wierzy biblijnym obietnicom i jest przekonana, że człowiek godny zaufania jest błogosławiony przez Boga. Tym też się kieruje, rozpoczynając pracę w zakładzie fryzjerskim. Szanuje swojego szefa, a należące do niej obowiązki wykonuje uczciwie i z oddaniem. Klientki lubią odwiedzać Elżbietę, cenią zarówno jej jakość pracy i życzliwość. Jednak w grudniu 2014 roku szef z przykrością informuje Elżbietę, że sprzedaje swoją firmę. Nowy właściciel przychodzi z własnym zespołem pracowników, co oznacza, że kobieta musi szukać nowej pracy. Ta nieoczekiwana zmiana wywołuje niemałe zamieszanie w stabilnym dotąd życiu Elżbiety. Przychodzą zmartwienie i strach, ale ona ostatecznie nie poddaje się przeciwnościom losu. Przekonana o tym, że Boże błogosławieństwo nie opuszcza człowieka godnego zaufania, planuje założyć własną działalność gospodarczą. Już w lutym 2015 roku kobieta ponownie wraca do pracy jako fryzjerka, ale tym razem we własnym salonie. Elżbieta zaufała Bożym obietnicom i odniosła sukces. Bóg obrócił jej trudną sytuację w jeszcze większe błogosławieństwo. Jej zakład z powodzeniem prosperuje do dziś, świadcząc różnorakie usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Dylemat Elżbiety. Czy być uczciwym pracownikiem? W jej przypadku odpowiedź była prosta. Tak, bo to, co zasiałam, zebrałam. Dzisiaj wiedzie mi się dobrze. My zadajemy sobie pytania, czy być uczciwymi i lojalnymi wobec naszych szefów. Z jednej strony słyszymy, jesteśmy nieuczciwi, z drugiej, że jesteśmy uczciwi. Nieważne, jak jest otoczenie, ważne są ziarna, które zasiejesz. Jeżeli zastanawiasz się, jak postąpić, to proszę pamiętaj, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Czasami nie doceniamy małych rzeczy, ale to te małe rzeczy tworzą coś dużego. Niedbałość w drobiazgach zawsze oznacza niedbałość w dużych sprawach. Dobrze jest być solidnym w dużych i małych rzeczach. Dobrze jest dbać o drobiazgi, bo z nich powstaje całość. Czasami zaniedbywanie drobnych rzeczy oznacza duże kłopoty. Elżbieta dbała o małe rzeczy, o szczegóły, dbała o lojalność swoją wobec szefa. I dlatego dzisiaj mówimy o wierności w małym jako początku do bycia zarządcą dużego. Czasami nie uczymy tego, nie uczymy dyscypliny. Wymagamy, ale nie dajemy przykładu. Mówimy rzeczy, których wcale nie chcemy uczynić. Obiecujemy, planując nie dotrzymać obietnicy. Dobry pracownik to taki, na którym możemy polegać. Dobry szef to taki, który może być wiarygodny. Dobrze jest dbać o drobne rzeczy, tak jak robiła to Elżbieta. Dziedzictwo, jakie chcemy zostawić naszym dzieciom, wnukom, to jest dbanie o rzeczy małe, nawet jeżeli wydają się być nieznaczące. A jeszcze bardziej powinniśmy uczyć się dbać o rzeczy nam powierzone, które nie są nasze. Pracownik, który dba o to, co nie jest jego, to dobry pracownik. Pan Jezus powiedział, że człowiek, który jest wierny w małym i sprawiedliwy w małych rzeczach, powierzone będą mu duże rzeczy. Oznacza to, że każdy rodzaj rozwoju, promocji, awansu, także rozwoju w rodzinie, sukcesu w relacjach, miał swój początek w małych rzeczach. Prorok Starego Testamentu powiedział: nie gardźcie dniami małych początków. Dlatego to, co robisz dzisiaj, jeśli wydaje się być małe, nie porzucaj tego. To jest twoje ziarno na przyszłość. Gdzie indziej jest powiedziane, a mówi to Salomon w Przypowieściach, człowiek spolegliwy, czyli człowiek, na którym mogę polegać, człowiek, który dając słowo planuje dotrzymać, człowiek, któremu powierzyłem zadanie, wykona dobrze powierzone mu zadanie, to człowiek, który obfituje w błogosławieństwo. Co to oznacza? Że z jednej strony mamy ludzi oczekujących promocji, powodzenia,
a z drugiej strony mamy ludzi, którzy powierzyli im jakieś zadanie. Uczymy tego w domach, uczymy tego w szkołach, uczymy tego w zakładzie pracy. Albo inaczej, chcielibyśmy, żeby tak było. To Boże Słowo, Boże obietnice mówią, że jeśli będziesz człowiekiem spolegliwym, będziesz obfitował w błogosławieństwo. Ja zastanawiam się, czy rozumiemy to słowo. Ono mi kojarzy się z Kościołem, z mszą, z nabożeństwem, z modlitwą. Ale definicja słowa błogosławiony jest dokładnie taka. Otrzymujesz moc powodzenia. Jeśli jest to błogosławieństwo materialne, to masz moc powodzenia materialnego. Jeżeli błogosławieństwo w relacjach, oznacza to, że otrzymujesz moc powodzenia w relacjach. Błogosławieństwo w dzieciach oznacza, że masz moc rodzić, wychowywać dzieci. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, wyrocznia Pana. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Dlaczego dzisiaj o tym mówię? Dlatego, że wielu z nas ma dużo życzeń, dużo pragnień, ale nie wiemy, że za nimi albo za ich osiągnięciem stoi pasmo drobnych zadań powierzonych przez innych ludzi. Dlatego dzisiaj chciałbym cię zachęcić, ażebyś był wierny, spolegliwy, lojalny. Bo chcę, żebyś miał moc powodzenia we wszystkim, co ciebie dotyczy. Obietnica Słowa Bożego z przypowieści: jeśli można na tobie polegać, można ci dać moc powodzenia. Jeżeli chciałbyś pomocy w odkryciu obietnic Bożych o powodzeniu, o dobrym życiu, o takim życiu, jakie dzisiaj doświadcza Elżbieta, zadzwoń do nas. Nasi wolontariusze i pracownicy call center udostępnią tobie podręcznik. Podręcznik do studiowania Pisma Świętego, w którym odkryjesz, jak żyć, jak radzić sobie z drobnymi rzeczami. Na koniec, a co jeśli dookoła mnie są ludzie, wobec których nie chcę być życzliwy? Pracuję dla złego szefa. Mam złych ludzi dookoła siebie. Mam złych klientów. Czy mam być lojalny wobec nich? Ja odwrócę pytanie. Gdyby za nimi stał Jezus i gdyby On miał cię wynagrodzić, nie szef, nie klient, czy warto dobrze obsłużyć Jezusa Chrystusa i być wiernym w małym? Zapraszam do kontaktu i do zobaczenia.